Słowotok na planecie Łódź. Łódzka kapela Wolfgang Inetrak wypuszcza drugą w swoim dorobku epkę. Fani starszego brzmienia Wolfgang Inetrak mogą poczuć się lekko zaskoczeni, słuchając nowego materiału młodych muzyków. Zaczynali od post-rockowego, instrumentalnego grania, potem poszli w stronę tanecznego post-punka. Teraz jest jeszcze bardziej dance'owo, głównie za sprawą dużej ilości elektroniki. Paweł Lewoc, Paweł Poczesny, Piotr Krakowiak, Marek Lewoc, czyli razem 4/5 Wolfgang Inetrak. Słuchałem piosenki z waszej nowej epki, piosenka Knife, i pierwsza myśl, jaka mnie naszła, to taka, gdzie się podziały gitary. Zmieniamy nieco aranżację, idziemy troszkę odważniej w stronę elektroniki, ale to nie znaczy, że rezygnujemy z gitar. Akurat w tym konkretnym numerze tych gitar nie ma, ale prawdopodobnie pojawią się jeszcze na dalszych kawałkach, więc proszę to śledzić. Tak się zastanawiałem, jak to później na koncercie by wyglądało, co by robili pozostali członkowie zespołu. Chłopaków przy syntezatorach, mniej więcej tak, piątny za perkusją. To też może wynika z tego, że za produkcję waszej epki odpowiada Bartek Szczęsny. Sprecyzujemy, że nie za produkcję, tyle za sam miks. No tak, ale jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się nawiązać współpracę z Bartkiem Szczęsnym, który jest jednym z najaktywniejszych polskich producentów muzyki elektronicznej. Takiej dobrze rozumianej muzyki elektronicznej, tak intelligent dance music, czyli inteligentnej muzyki tanecznej, i no, jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy. Ja tylko chciałem powiedzieć, że on nie miał żadnego wpływu na brak gitar. Dziękuję. Myślę, że to się akurat tak zgrało, że taka zmiana stylistyczna nastąpiła, a potem w zasadzie kontakt z Bartkiem jakoś zaowocował tym miksem właśnie naszego utworu. Potem jeszcze następnych też, bo zapowiadamy, że będzie ich więcej, konkretnie 3 na tej epce. No właśnie, 3 utwory to już epka, czy jeszcze maxi singiel? Epka. Ja bym się nie bawił w jakieś nazewnictwo i sztywne przywiązanie do form. Myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że to epka. To w takim razie Bartek Szczęsny, miksy, to kto produkował? Produkowaliśmy sami wszystko nagraliśmy w naszej sali prób, oczywiście odpowiednio przystosowanej do tego, żeby nagrywać. No tak, no nie wiem, czy możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy producentami swojej muzyki, ale no, duży wpływ na to, jak to ostatecznie zabrzmiało, miał właśnie Bartek. Ale jakby sam proces nagrywania całkowicie uznaliśmy sami. No to dom prób i błędów. Myślę, że się sporo nauczyliśmy. To jest bardzo fajne doświadczenie, bo przynajmniej potem, nawet jeśli przydarzy się, że ktoś wyjdzie z inicjatywą i nie pomoże nam przy nagrywaniu następnego materiału, mamy nadzieję, że będzie to już długo grająca płyta, no to na pewno będziemy wtedy w stanie też coś od siebie powiedzieć. Będziemy w stanie też więcej rozumieć z tego, co się dzieje przy nagrywaniu. I myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni z tego, że to jest dużym wysiłkiem, bo jeśli się samemu siedzi nad każdym drobnym szczegółem, się uczy, jak nad takimi ścieżkami pracować, jak nad takimi, jak ten wokal ustawiać, jak zgrywać te wszystkie ścieżki, no ale... Zatem jeszcze tak przyszło mi do głowy, że tak naprawdę zaczynaliśmy z jakimś szkicem, z jakąś taką bazą w momencie, kiedy zaczynaliśmy nagrywać, a te kawałki w trakcie ewoluowały tak naprawdę. Dogrywaliśmy nowe rzeczy, jakieś po prostu smaczki dodatkowe i te kawałki zaczynały żyć tak na bieżąco na naszych oczach, zaczynały się tworzyć trochę. Można powiedzieć, że to jest taki plus tego, jak ty samemu za wszystko odpowiadasz. To nie ma tak, że na przykład masz już 2 dni tylko w studiu i że jakieś kompromisy idziesz, tylko no to i plus i minus, że to wszystko trwa dłużej, ale wiele rzeczy już podczas nagrywania się ustala i się precyzuje. Nieraz też producent muzyczny może wykrzesać z jakiegoś zespołu rzeczywiście coś stworzyć, coś lepszego z tego, co oni nagrali, prawda, już w procesie produkcji. Nasza współpraca była korespondencyjna i w zasadzie Bartek miał wpływ na samo brzmienie. Przydałby się nam ktoś, kto by spojrzał na to świeżym okiem podczas nagrywania, tak? To znaczy, ja też nie mówię, że to, co stworzyliście, jest złe. Się upewniam, czy o to ci chodziło. No pewnie też tak jest, no.
tym razem przybraliśmy taką formę pracy nad tym materiałem. Myślę, że jeszcze nie zamykamy sobie drogi, żeby w przyszłości pracować z kimś z zewnątrz przy samym nagrywaniu. Ta jedna piosenka mocno dance'owa, dyskotekowa, można by nawet powiedzieć. Jakie będą dwie pozostałe? Bo rozumiem, że cała płyta już jest nagrana, już jest gotowa. To jest dosyć spójny kierunek, na pewno też będzie to elektroniczne. Gdzieś tam ta gitara się pojawi. Pojawi się... Może co, no. W jednym utworze może odrobinę więcej pazura jednak. Trochę może się spodoba to ludziom, którzy już wcześniej lubią, od dawna lubią naszą muzykę. A w drugim może się pojawi z kolei więcej trochę jakiegoś takiego przestrzeni, jakiejś takiej, no nie wiem. Ciężko mówić, ale myślę, że materiał jest spójny, więc to będzie raczej w takim kierunku, jaki jest na pierwszym utworze. Ale możliwe są też niespodzianki w postaci damskich wokali, ale... O, właśnie, ale o tym już wolelibyśmy mówić przy kolejne kawałki trafiać już do internetu, to będziemy też tam dwa słowa powiemy, skąd się wzięło i dlaczego, może coś więcej dołączyło na moment do zespołu. Dużo elektroniki na tej epce, też będzie wydana tylko w wersji elektronicznej, czy na takim fizycznym nośniku? Na wersji elektronicznej. Oczywiście zaprzyjaźnione redakcje na pewno dostaną wersję fizyczną, natomiast nie, fani będą prawdopodobnie zachęcani do ściągania tego. Myślę, że będzie bardzo mocno ograniczony ten nakład tych fizycznej postaci, bo jakoś tak trafia do nas to, że jeśli zespół jakoś tak małymi dawkami tę nową muzykę podaje, to jest coś fajnego w tym, że ona jest za darmo dostępna od zaraz dla każdego i myślę, że to jest główny nurt tego, jak my chcemy tę muzykę swoją udostępniać, że po prostu wrzucamy na te wszystkie portale społecznościowe informacje i od razu ta muzyka już po paru dniach jest po prostu za darmo dla każdego do ściągnięcia. To taki łódzki nurt, łódzki trend, bo Camp też chyba tak sobie dawkuje te piosenki, czyli Camp inny łódzki zespół. Nie wiem, czy łódzki, myślę, że to tak generalnie teraz raczej wszystko od singla do singla chodzi, a nie jakoś tak z albumu na album. To szczerze powiedziawszy, dla mnie to nawet to wydaje się dosyć ciekawy kierunek, bo o ile ktoś nie ma bardzo spójnej wizji na album, to jest to odżywcze, jeśli się częściej ten materiał pojawia. A teraz coraz bardziej w zasadzie ludzie i tak niezależnie od albumu tych utworów szukają gdzieś. Bardziej nie trzymają nawet na komputerze tę muzykę czy na płytach, tylko raczej przy każdej okazji i tak wchodzą w tego YouTube'a czy na inny portal i słuchają muzyki po prostu na wyrywki. To wszystko jest takie poszatkowane, więc myślę, że to jest całkiem spoko, jeśli się często, a po dwa utwory czy po trzy daje. Co nie zmienia faktu, że bardzo bylibyśmy szczęśliwi, gdyby perspektywa długogrającej płyty się pojawiła. Z tego co słyszę, chyba ta perspektywa jest odległa. Myślę, że nie jest odległa. Myślę, że jeśli z nieba nam nie spadnie nagle Hollywood, no, ani tam, nie wiem, jakiś wielki producent muzyczny, to myślę, że po prostu będziemy dalej nagrywać sami, a z większą praktyką, no to będzie to szło szybciej. A jeśli będzie to szło szybciej, to akurat o materiał to nie mamy się co bać, bo powstawanie tych nowych utworów wcale nie idzie nam aż tak wolno. Bardziej teraz była blokada tego, że uczyliśmy się nagrywać. I więc myślę, że jeśli po prostu dalej będziemy sami nagrywać, to wcale nie trzeba będzie aż tak długo znowu czekać, żeby tego wszystkiego się uzbierało na długogrającą płytę. To teraz co z promocją epki? Jakieś teledyski szykujecie? Występy na festiwalach w tym roku? Występy na festiwalach to trochę nie zależą od nas, natomiast jeśli chodzi o teledysk, to są takie plany, natomiast no, nie chcemy jeszcze nic zdradzać, bo
bo nie są to jeszcze żadne konkrety. Jeżeli coś się zacznie dziać, to na pewno będziemy o tym informować. No i wstępne założenia są takie, że będzie fajnie. Myślę, że to jest kwestia tego, że na dniach powstaje kolejny utwór, potem chwilę później kolejny. Jak już będziemy anonsować całość tej epki, to myślę, że już też będziemy w stanie dwa słowa powiedzieć o tym, kiedy jakiś projekt dysku będzie wchodził w życie. No dobrze, ruszymy z promocją, jak już się cała płyta pojawi. Tak, na razie rzeczywiście promujemy ten singiel, ale dopiero jak wszystkie trzy kawałki się pojawią już w sieci, no to dopiero ruszymy na dobre. Więc wtedy będzie trzeba śledzić i monitorować. Promocja. Tak, abstrahując od tych wszystkich takich źródeł, że się można uderzać, nie wiem, do mediów, czy uderzać do prasy albo do radia, no to no, wydaje mi się, że bardzo ważne i na to chcielibyśmy położyć nacisk też, jest, żeby to trochę od człowieka do człowieka też chodziło, bo bardzo liczymy na jakieś zaangażowanie naszych fanów, zaangażowanie ludzi, którym się ta muzyka spodobała. I no gdzieś tam bylibyśmy bardzo szczęśliwi, gdyby oni się tą muzyką podzielili, gdyby to wyszło, bo nie można tego lekceważyć i myślę, że to jest bardzo, bardzo duża siła, jeśli gdzieś tam po prostu jedna osoba drugiej wyśle z poleceniem, że tego warto posłuchać. To paradoksalnie to czasem może dużo lepsze efekty zdziałać nawet. No może nie dużo lepsze niż taka regularna promocja, ale może to bardzo też wzmocnić gdzieś tam zasięg tej muzyki. W zasadzie jak w każdej branży, nie? Indywidualne polecanie siebie nawzajem, no to zawsze jest najlepszą reklamą. Ja myślę, że jeśli ten nowy materiał już w pełni wyjdzie do internetu i jeśli on się naprawdę spodoba, na co bardzo liczymy, bo wydaje nam się, że jest to na pewnym poziomie, to liczymy na to, że właśnie się będzie też w ten sposób roznosiło, że ludzie będą sobie polecać te kawałki. Najlepiej dla was by było, jakby jakiś znany zespół, czy znana instytucja, firma, znana osobistość wrzuciła na swoją tablicę, czy tam oś czasu na Facebooku te piosenki. Znak czasów jest trochę, że wszystko się tymi kanałami internetowymi odbywa i wystarczy notka na blogu czy na Twitterze, żeby kogoś wyhypować. No, nie wiem, to, ja mam trochę ambiwalentny stosunek do tego. No, mi zależy przede wszystkim na tym, żeby to się podobało ludziom i żeby jakoś tam do ludzi trafiało. No, czy to trafia za pomocą czyjegoś polecenia, czy po prostu siłą muzyki, to już drugorzędna sprawa. Z wielkimi osobistościami to oczywiście, ale szczerze powiedziawszy, ja się czuję zaszczycony, gdy widzę, że ktokolwiek po prostu bierze i tę muzykę rozsyła. To tam, jak się sprawdza, to jest zawsze bardzo, bardzo pozytywny sygnał. No bo to niby jest nic, ale z drugiej strony to też jest taki duży plus, nie? Dla zespołu, jak gdzieś potem się znajduje, że ludzie dalej to linkują. Dużo też zespołów, no może nie aż taka, nie wiadomo jak wielka liczba, bierze udział w telewizyjnych showach muzycznych. Nie, nigdy o tym nie myśleliście. To zupełnie nie nasz kierunek. Inna dróżka, w sensie, że takie jest moje przeświadczenie z tego, jak ja odbieram te talent showy, to jest na zasadzie takiej zbiorowej histerii i po prostu czegoś, że no nie wiem, siedzisz przed tym telewizorem, czy w internecie i mówisz, a nie spodziewałem się, albo a patrz jaki kolorowy zespół. No to trochę taka histeria, która w ogóle nie ma nic wspólnego, szczerze powiedziawszy, z jakąś muzyką w konkretnym, przemyślanym kierunku, nie wiem. Nie wyobrażam sobie, żeby... Tym bardziej, że na takie naprawdę, naprawdę świetne zespoły podejrzewam, że w ogóle nie zaistniałyby w czymś takim. No bo to naprawdę to musi być podparte jakimś takim... Bo to nie jest zjawisko tylko muzyczne. To jest jakby bardzo takie... No po pierwsze historyczne, a po drugie oparte na obrazie też i na przekazie emocjonalnym, że to zazwyczaj pomaga najbardziej wykonawcom, którzy... Nie
nie właśnie muzycznie coś zrobili, tylko wykonawcą, którzy mieli jakąś historię. Takie programy sprzedają historię, a nie sprzedają wykonawcę tak naprawdę, więc to w ogóle nie jest ta ścieżka. No. Od siebie dodam jeszcze tylko taki truizm trochę, że absolutnie nie traktuję muzyki jako konkursu. No, to jest ten właśnie tryb uczestniczenia w takich wydarzeniach, to opiera się tylko i wyłącznie na zasadzie, że muzyka jest oceniana nie na zasadzie dobre, niedobre, warte posłuchania, tylko na zasadzie zwycięzca przegrany. Zwycięzca dostaje pieniądze, samochód, czy kontrakt płytowy, a przegrany po prostu nie istnieje. A bierzemy, że po prostu różnorodność świata muzycznego opiera się tylko i wyłącznie na zasadzie, że im więcej, tym lepiej. I nie wartościujemy tego konkursowo, jakąś rywalizacją, tylko i wyłącznie chcemy dotrzeć do ludzi. To jest naprawdę trochę pranie mózgu, w sensie, że jakby traktowanie, tak jak Marek powiedział, traktowanie muzyki czy jakiejkolwiek innej formy w takich talent showach, no to jest trochę nieporozumienie. No bo potem w zasadzie ludzie to oglądają, to mam ogromną oglądalność i potem przestają się w ogóle przestać rejestrować, że to jest na takich prawach występuje i to się wydaje naturalne, szczerze powiedziawszy, nie tylko, że tak postrzegam, tak jak Marek powiedział, że my to postrzegamy jako coś sprzecznego, że rywalizacja w ogóle w muzyce, to może nie jest wcale naturalne na dobrą sprawę, że raczej naturalne jest, jeśli po prostu wszyscy grają i wszyscy słuchają, nie? Z tym to nie daje też możliwości tak naprawdę w komponowaniu muzyki, tak? To bardzo ogranicza w tym zakresie zespół, bo to tak naprawdę głównym celem takich programów jest właśnie oszołomienie i pokazanie właśnie show i występu na żywo, tak naprawdę, tak jak właśnie powiedział Paweł, jak emocjonalnie zainteresować kogoś, a nie realizowanie się w jakimś takim aspekcie kompozytorskim. Trochę też o to chodzi w muzyce, żeby emocjonalnie kogoś... Chyba nie jesteśmy w tym tacy dobrzy. Nie, to mi się trochę kojarzyło z taką... Szczerze powiedziawszy, to mi się kojarzy trochę z taką szalatanerią, że właśnie, że nie wiem, że wyjście, że i że nagle się powstanie z tego gwiazda, z jakiejś takiej historii, nie wiem, ludzkiej czy historii medialnej po prostu, nie wiem, właśnie, że ktoś zrobi coming out, że jest homoseksualistą czy metroseksualistą, że z tego wyjdzie hype. No nie, to jest szalataneria trochę. Ja nie chcę się wypowiadać negatywnie, bo nie umniejszam tym ludziom, którzy się tam nie pojawiają. To jest inna ścieżka. Dokładnie, właśnie, to jest inna bajka. I myślę, że... Inna bajka. Że my chcemy chyba po prostu muzykę. Tyle za ten temat. Wy nie mielibyście jakiejś historii do przedstawienia widzom? Ciekawy. Szczerze powiedziawszy, to ta historia chyba najlepiej się realizuje za pośrednictwem muzyki, a nie za pośrednictwem właśnie jakiegoś takiego sprzedawania siebie jako siebie, no bo trochę to się w takich talentach się opiera na tym, że w pierwszej kolejności sprzedaje się siebie, a w drugiej kolejności jest ta muzyka, myślę, że jakby nas bardziej interesuje i szczerze powiedziawszy bardziej nam imponują tacy wykonawcy, których po prostu w całości reprezentuje to, co robią, a nie to, co oprócz tego... Pod kątem genezy nie jesteśmy chyba zbyt interesujący, bo nikt z nas nie miał ciężkiego dzieciństwa, zdaje się, więc, a przynajmniej nic o tym nie wiem. Może jakieś tajemnice przed sobą mamy. No w takim razie to i tak nie wyjdzie na jaw. Tak? Nie sprzedamy się w ten sposób. Nie, to takich brukowych tabloidów to niespecjalnie chyba byśmy... Chłopaki z dobrych domów. A co myślicie o występie Kuby Krupskiego-Marii, bo on też, nie wiem czy się z nim znacie, on w Kamień jest wokalistą, też wystąpił w Must Be The Music. Nie wiem czy widzieliście, co o tym myślicie. Bo też to jest taka scena łódzka niezależna, można by powiedzieć. Tak, no nie myślimy, bo to nie ma co myśleć, w sensie, że każdy gdzieś tam podejmuje własne wybory, więc no... Ale nie, bo jak mnie się osobiście występ podobał, jak ja widziałem, też nie śledzę tych programów po prostu, ale widziałem chyba...
cover Davida Bowiego i bardzo, bardzo ciekawie to wyszło, bardzo fajna aranżacja. No tylko widać, że na przykład chłopaki dobrze się realizują, tak, właśnie w graniu, nie wiem, coverów, a nas to niespecjalnie kręci. Jakkolwiek występ bardzo fajny i życzę powodzenia. We're in love forever. Wolelibyście grać swoje występy na takich koncertach, stricte koncertach, czy w klubach bardziej dyskotekowych, teraz prezentując materiał z nowej epki? Obie ścieżki są poprawne. Obie są poprawne, ale jakoś ten klimat takich mniejszych koncertów klubowych chyba bardziej nam było podpowiadane. No, albo może za siebie mówię, nie wiem. Mówimy tutaj o festiwalach, powiedzmy w cudzysłowie, alternatywno-elektronicznej i po prostu muzyki współczesnej i popularnej. No to myślę, że takie festiwale oczywiście sami na nie jeździmy jako odbiorcy, więc jak najbardziej nas interesują też pod kątem występowania. Natomiast rzeczywiście koncerty klubowe mają taką energię, że jak najbardziej chcemy jak najwięcej teraz takich koncertów grać. Myślę, że one też będą inne niż były do tej pory. Do tej pory były bardziej, no, z trochę inną energią. Teraz to nabrało trochę właśnie bardziej dynamicznej, elektronicznej energii i myślę, że to też może się dobrze sprawdzić w takiej klubowej przestrzeni. Kontakt z publiką jest zupełnie inny w takiej przestrzeni. Tak z autopsji tak zauważyłem, że na takich czekają, jak są zamknięci. No tak, dokładnie. Na takich plenerowych koncertach jest zupełnie inny kontakt, tak? A w zamkniętej przestrzeni wszyscy się pocą, jest gorąco, jest... Dobra. Dopiero wtedy jest właściwy klimat. Mi bardziej chodziło o to, czy takie występy z DJ-ami, takie imprezy typowo taneczne, czy takie koncertowe z innymi zespołami gitarowymi. O coś takiego mi bardziej chodziło. Jesteśmy otwarci, nie zamykamy się, zależy od imprezy. Natomiast rzeczywiście troszkę jakby poszliśmy, zbliżyliśmy się w kierunku tych imprez klubowych. Natomiast no, cały czas jesteśmy żywym zespołem na koncertach, gramy na instrumentach, nie miksujemy muzyki, więc no, myślę, że tutaj to jest otwarta sprawa. To zależy od imprezy tak naprawdę. To może teraz powiemy, kiedy się ukaże ta epka i gdzie ją będzie można dostać. Koniec kwietnia. Stanowiliśmy sobie jako deadline koniec kwietnia. Wierzymy, że to się uda. Jeżeli nie, no to będzie niespodzianka na weekend majowy po prostu. Czy w formie, no tak jak mówiliśmy, w formie fizycznej na razie nie należałoby się spodziewać i ukaże się po prostu w sieci na początku, a później zobaczymy. Z zespołem Wolfgang Inetrak rozmawiał reporter Planety Łódź, Bartek Godziński. Słowotok na Planecie Łódź.